Katarzyna jest dziedziczką tronu Laligrabi. Przytnij kawałek do nutu do włosów i zrobię wysoki koczek. To będzie baza do naszej fryzury. Zrobienie takiej fryzury zajmuje sporo czasu. Zdobienie włosów to niełatwe zadanie. Ile tu łańcuszków, kokardek, kryształków i piórek. Przyprawiłyby zawrót głowy u każdego absztyfikanta. Ciężko jest utrzymać równowagę z taką fryzurą. Katarzyna mieszka w pałacu. Wczoraj był bal. Ciężko jest jej wstać. Jej lokaj Alfred nadciąga z pomocą. Panienko, czas na śniadanie. Ma pani dziś ważne spotkanie. Ach, Alfred. No dobrze, już idę. Katarzyna schowała się pod kołdrą i ciach! Fryzura gotowa. Jak ona to zrobiła? Okręciła się w piżamie i ma na sobie wieczorową suknię. Excellent. Katarzyna poszła na śniadanie. Proszę usiąść. Na stole jest tyle jedzenia, ale nic mi nie pasuje. Alfred, przynieś mi coś specjalnego. Homary dla najjaśniejszej pani. Fuj, znudziły mi się. Chcę coś prostszego. Alfred zaryzykował i przyniósł jej jajka. To jest to. Katarzyna jest szczęśliwa. Czasem musi zrobić sobie przerwę od wykwintnej kuchni. A oto Mikołaj. Hello. Jest bezdomny. Udało mu się zaoszczędzić na fryzjera. Przetnij syzal i zrób gniazdo z trawy. Jest tu całe wiaderko ozdobnego mchu. Tyle wystarczy. Krzaczaste brwi sprawiają, że wygląda, jakby poszedł do ekofryzjera. Ptaki kochają Mikołaja. Jeden podleciał do niego bliżej. Moje włosy zwróciły jej uwagę. Mikołaj pokonał szmat drogi. Zobaczył tyle ciekawych rzeczy. Czas odpocząć. Może powinienem się tutaj przespać. Mam wszystko ze sobą. Zrobienie sobie posłania jest łatwe. Mikołaj zasnął. Nawet nie zauważył swojej nowej przyjaciółki. Asio, nie psuj mu fryzury! Gdy Mikołaj przekręcał się z boku na bok, Tasia rodzinka zbudowała sobie gniazdo w jego włosach. Powitaj nowy dzień! Ach, kto się tu porusza? Ptaszki? Widzę, że podobają wam się moje włosy. Wow, nawet wykluły się wam pisklęta. Będę was chronił. Będziemy razem podróżować. Cześć, jestem Róża. Nie mogę się doczekać, aż będę mieć nową fryzurę. Zróbmy bazę peruki z zasuszonej, mokrej chusteczki. Odetnij kawałek juty. Peruka z juty? To nowość. Wygląda bardzo organicznie. To nowa fryzura. Owiń sznurek wokół palca i zrób jej słodkie koczki. Ta fryzura jest bardzo wygodna. Wpleć we włosy kwiaty. Jak ładnie. Bardzo mi się podoba. Róża jest w domu. Jej kot Tomasz już na nią czekał. Kochanie, daj mi chwilę. Odpocznę i poczytam sobie. Ale Tomasz nie potrafił siedzieć w miejscu. Skąd ma tyle energii? Przestań niszczyć dom. Miau. Róża posprzątała pokój. Ach, włosy mi się potargały. Po ich uczesaniu zrobiła kuleczkę. Ha! Mam dla ciebie nową zabawkę. To jest pomysł. Róża ma materiały i zrobiła drzewko do drapania. Zwierzak i jego pani byli szczęśliwi. Filip pracuje jako fryzjer. Taki specjalista zawsze ma dużo klientów. Filip koncentruje się na pracy. Klienci wchodzą i wychodzą. Dużo klientów, czyli jest zmęczony. Nie ma nawet czasu o siebie zadbać. Uff, zaniedbałem się. Stylista powinien dawać dobry przykład. Zapleć czarne, syntetyczne włosy. Przeciągnij żyłkę przez koralik. Łatwiej będzie założyć go na brodę. Po co się golić, skoro możesz stworzyć swój własny, unikatowy styl? Filip przyozdobił brodę wstążkami, kryształkami i brokatem. Jest taka unikatowa. Filip robi zdjęcie efektów i zaczyna trendować na Instagramie. Filip jest teraz sławny. Pieniądze i sława to miły dodatek. Udało mu się nawet otworzyć własny salon i stworzyć linię produktów. Angelika zamówiła nowe ubranie. Jest z książki, ale ten styl świetnie wygląda. Zrób bazę peruki. Pokryj ją kawałkami korka. Na fryzurę wystarczyło.
Angelika jest tu VIP-em. Gdy moja sąsiadka śpi, ja mogę poszukać w śmieciach nowych rzeczy. Coś znalazła. Puszka. Nie jest złota, ale jest bardzo przydatna. Hej, co robisz? To nadal ranek. Nie kłóć się z królową. Masz taką bujną wyobraźnię. Wow. A oto moja pierwsza służąca. Przynieś mi mój tron. Zrobiła siedzenie ze śmietnika i starych kawałków dachówki. Zapisz moje nowe prawo o podatkach. Ogłośmy je poddanym. Ile kasy? To fortuna! Oklej pieniędzmi głowę lalki. Przytnij końcówki. Kilka plików banknotów i powstanie z nich oryginalna fryzura. Filip został słynnym stylistą. Klientka VIP przyszła do jego salonu. Potrzebuje najlepszej fryzury. Oczywiście, panno Stacy. Nie mam dużo czasu, ale wierzę w ciebie. Już mam pomysł. Proszę siadać. Filip zainspirował się jej bogactwem. I jej pieniężna fryzura już jest gotowa. Wow, jesteś geniuszem! Dodajmy jeszcze Boa. Wygląda pani niezwykle. Zróbmy TikToka. Musimy wypromować nasz styl. Amanda wie, że musimy dbać o naszą planetę. Więc jej fryzura powinna to odzwierciedlać. Zrób bazę. Potnij worki na śmieci na kawałki. Ach, ile ich tu jest. Plastik zamienił się w słodkie warkocze. Im więcej korków, tym bardziej kolorowo. Wszystko się przyda. Warkoczyki z materiałów z recyklingu są piękne i ekologiczne. Amanda spędza większość swoich dni na ochronie środowiska. Zostawili tu tyle śmieci. Sama muszę posprzątać te plaże. Przyda mi się mój kijek. Ale sprzątanie to tylko połowa sukcesu. Ważny jest recykling. Od dawna chciałam warkoczyki. Możemy wykorzystać ten plastik. Piękne warkoczyki. To metamorfoza przyjazna środowisku. Amanda zeszła z plaży piękna i szczęśliwa. Plaża jest czysta, a lokalsi się cieszą. Juhu! Nasz dom jest czysty! Gosia to słynna supermodelka. Gosia, jesteś gotowa na eksperyment? Zawsze! Zrobimy ci niezwykłą fryzurę. Stylistka usadowiła modelkę na krześle i wzięła złoty liść. To takie ekscytujące! Narysuj loczki klejem Elmer's. Delikatnie przyciśnij złotą folię. Wow! Teraz fryzura świeci jaśniej od słońca! Gosia wygląda pięknie. Stylistka świetnie się spisała. Ten nowy look zrobi na wszystkich wrażenie. Gosia zaraz zacznie sesję zdjęciową. Chwileczkę. Masz dzisiaj towarzystwo. Fotograf ma ze sobą dużego psa. O nie! Boję się psów! Nie bój się. Pogłaszcz go. Psiak polizał modelkę i się uspokoiła. Tak, jest przesłodki. Wczuła się w rolę. Gosia, fotki są piękne. Chwileczkę, mam dla ciebie niespodziankę. Na sesji zjawił się gepard. To już przesada. Gosia, obudź się. Leo cię nie skrzywdzi. Zacznijmy naszą egzotyczną sesję. Efekt będzie tego wart. Nikki jest uliczną muzykantką, ale z takimi włosami nikt jej nie zauważy. Nanieś warstwę kleju Elmer's i dodaj pieprz. To świetny trik. Włosy nie tylko świetnie wyglądają, ale też ładnie pachną. Nikki gra na swoim banjo w cichej uliczce. Ma wielki talent. Jej małe zarobki ledwo starczają jej na jedzenie. Ale tym razem słucha jej cały tłum. Wow, ile tu gości! Juhu! Moje marzenie się spełniło! Zakup nowej gitary uszczęśliwił Nikki. Która fryzura najbardziej ci się spodobała? Daj nam znać w komentarzach, kliknij lajka i subskrybuj Lalilu, żeby nie przegapić nowych filmików.